Jedziemy! Mam twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich nekkery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne, absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanych. Żartujesz. Dowcipny Wiedźmin.